Witam serdecznie wszystkich widzów, z tej strony Szeryf Tomek, dzisiaj zajmiemy się Arturem Kalbarczykiem w ramach nowego cyklu, myślę, że nazwiemy go onucowo z szeryfem omówieniem. I tutaj Artur Kalbarczyk jako człowiek nie ma co ukrywać inteligentny, chciałbym no, pokazać jakie on głupoty wygaduje. Już kolega Sławek z Kanady w, przy okazji któregoś ze swoich postów ostatnich na Facebooku mówił, że on przeszedł samego siebie. Ja szczerze mówiąc tego nie oglądałem, więc no, no, to jest spontaniczny mój komentarz, robiony tutaj do wyczynów pana Kalbarczyka, do jego onucowych wynurzeń. I tyle, przytoczymy sobie najpierw jego krótki życiorys. Ech. Artur Kalbarczyk, urodzony w 1967 roku w Pucku, ówczesne województwo gdańskie. Wychowałem się na Helu, gdzie uczęszczałem do szkoły podstawowej. W roku 1979 wraz z rodziną przeprowadziłem się do Gdyni, gdzie kończyłem szkołę podstawową, a następnie szkołę zawodową. I technikum medyczne imienia Tadeusza Wenty w Gdyni. No, czyli wykształcenie miał pan Kalbarczyk dość ciekawe. W ostatnim dniu roku szkolnego, zaraz po porannej uroczystości rozdania dyplomów ukończenia szkoły, wsiadłem w pociąg do Warszawy, a następnie w samolot lotu do Aten w Grecji, gdzie wylądowałem 25 czerwca. Oto rocznica, za niedługo będzie. 88 roku. Tak zacząłem moje nowe życie poza granicami Polski, które trwa do dnia dzisiejszego. W 89 roku na stałe zamieszkałem w Kanadzie w mieście Montreal w prowincji Quebec. Ponad 20 lat mieszkałem w miasteczku pont -Clair, czy jakkolwiek się to wymawia na zachodniej części wyspy Montreal. Jest to jedna z niewielu miejscowości. Wiem, że tutaj. Oczywiście, jak mu tam Borsuk się będzie czepiał, że ja czytać nie umiem, ale na szczęście bana yy, ma ten troglodyta. Nie będę walczył z francuskim językiem. Nie mam pojęcia, jak to się czyta. Po francusku faktycznie nie umiem. Jest jedną z niewielu miejscowości we francuskojęzycznym Quebecu, która jest zdominowana przez ludność anglojęzyczną. Podczas pobytu w Grecji. Żeniłem się z, Joanną, z Jolantą Koszałka, właśnie minęło 30 lat od momentu ślubu, no nie no, trochę więcej w tym momencie, już jest niż 30. W kościele katolickim w Atenach. Mają trzy córki. E, prowadził biznes generalnie mały w Montrealu. 90% moich klientów zmuszonych zostało do, przez władze prowincjonalne do tak zwanego lockdownu, co spowodowało zatrzymanie działalności mojej firmy. A, i wtedy miał pewnie czas, żeby rozkręcić się na YouTube. Chociaż nie, no może i wcześniej coś tam nadawał. Już nie będę w to wchodził. Większość z moich klientów prowadzi działalność w branży fitness. No to rozumiem ból yy, Artura Kalbarczyka. Tym bardziej, że tak jak właśnie Sławek opowiadał w Kanadzie, to lockdown był dość hardkorowy. Jeszcze tym bardziej w Quebecu. To Sławek tam w Ontario miał i tak dość luz. Amator, inwestor się tutaj przedstawia, pan Kalbarczyk i to trzeba przyznać, lubię go pod tym względem słuchać. Natomiast to jak on Opowiada o tych onucowych rzeczach, no to o, o wojnie na Ukrainie, no to ręce mi opadają, że jak człowiek wychowany w PRL-u, gdzie e, wojska radzieckie stacjonowały w Polsce, jak on może takie e, głupoty opowiadać? I naszym e, priorytetem jako e, państwa polskiego jest to, żeby jak najbardziej Rosję osłabić, a on tego, on tego w ogóle nie dostrzega. I pan Kalbarczyk startował, jak widzimy, w wyborach w 2015 roku i z tego, co pamiętam, to Konfederacja wtedy nie weszła, jeżeli to w ogóle się wówczas Konfederacja nazywało. W każdym razie to są któreś tam z tych partyjek postkorwinowych, Chociaż nie no, część, część tego typu myślących ludzi weszła w zasadzie jako kuki z 15. No w każdym razie pan Kalbarczyk był związany z Januszem Korwinem mikke politycznie. I tyle. Tyle tutaj w temacie. Więc no, niewątpliwie. Tradycja onucowa w partii Korwin. Nie wiem, czy to, to kwestia przynależności do tej partii, czy co, w każdym razie. I wyborców, nie wiem, być może jeszcze charakterystyki przeciętnego Polaka starszego pokolenia w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, bo ta polonia w tych państwach jest faktycznie dosyć specyficzna, ale oddajemy głos panu Kalbarczykowi. Ja uważam, oczywiście im się nie uda, ale to na ten moment trzeba przyznać, im się udaje, kontrolują to i mi się wydaje, nie można wykluczyć. Pan Kalbaczyk się tutaj jeszcze wypowiada o kwestiach ekonomicznych. Lubię go tutaj pod tym względem słuchać. No, no generalnie jest taka super konserwatywna grupa kongresmenów Partii Republikańskiej to jest około 20 osób i oni są bardzo antyukraińscy. I on jest fanem tej grupy, ale to może jeszcze kiedy indziej wrócimy do tego tematu. Zaraz będzie o Ukrainie. Oni zrobią tą podwyżkę i trochę więcej na ten temat w piątek, jak już będzie ta decyzja. Ona będzie dzisiaj, jutro. Będziemy komentować, będą publikacje. W piątek będzie lepiej na ten temat. Lepszy obraz będzie. Można będzie więcej coś na ten temat powiedzieć. A teraz Łukaszenka z tym, co się dzieje na Ukrainie, a na końcu poluszę Trumpa. Tak, także co, Łukaszenka chce rozstawiać nuki, nie tyle chce, ile rozstawia już te nuki. O, oczywiście to jest. No i tutaj jest pierwsza manipulacja. Ja myślę, że akurat e, Łukaszenka to on musi stawiać e, pociski nuklearne na swoim terytorium. E, tutaj może nie, nie rozmawiałem. E, z Piotrem z Irlandii na ten temat. Może kiedyś się uda zaprosić jego i e, razem z żoną jego z Białorusi, to może kiedyś porozmawiamy o tym. Te, tak samo jak kiedyś e, gościli u Sławka. Nie rozmawiałem, ale bardzo chętnie tutaj już zaznaczam, że odbyłbym taką rozmowę. I będzie można, ona będzie mogła to skonfrontować, co jest tutaj mówione o Białorusi przez pana Kalbarczyka, na przykład. Generalnie o Związku Radzieckim, o Rosji, o Ukrainie. W każdym razie manipulacja jest taka, że on musi, bo niepodległość Białorusi jest tak naprawdę bardzo iluzoryczna. Tamte granice są tylko po to, mam wrażenie, żeby sankcje na Rosję omijać. Bo na Białoruś są nałożone sankcje, ale nie, nie tak wielkie jak na Rosję. Jedziemy dalej. To jest powiązane wszystko z tym, co się dzieje na Ukrainie. Oczywiście spotkanie w Wilnie. Ja napisałem dzisiaj na ten temat, że prezydent Duda, bo on jest gdzieś tam w Paryżu, rozumiem, miał spotkanie z Schulzem i Macron. Mieli wspólną konferencję prasową. I, I troszeczkę prasa amerykańska na ten temat zwróciła uwagę, że prezydent Duda jak gdyby zażyczył sobie, czy wezwał na to do tego, żeby nie pozostawiała tej decyzji Łukaszenki bez echa. Tak? No i bardzo dobrze zrobił. Tutaj jak najbardziej trzeba prezydenta Dudę pochwalić. To... Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No co ja mam tu dużo mówić? A on tutaj już straszonko zaczyna. Mówiąc sławkowym językiem. Tak, żeby coś zrobili. Co ciekawe, Duda nie, nie miał żadnych szczegółów, w ogóle się nie przygotował, co to coś miałoby być, ale to jest na tej zasadzie, że on wezwał publicznie tak podczas tej konferencji prasowej, żeby NATO jak gdyby nie ignorowało tego ruchu, tego ruchu ze strony Białorusi czy Putina, tak, bo to wiadomo, Łukaszenka nic tu sam nie robi, to Putin za tym stoi. No i, i tak. I Oczywiście, że tak. Tutaj pełna zgoda. Putin za tym stoi. Jak ja widzę tego rodzaju ruchy pana Dudy, naszego prezydenta, no to, no to, to jest. Ja je bardzo chwalę, no pan Kalbarczyk. No zaraz tu on co wyjdzie. Ten moment, że ja przyznam się, e, kwestionuję jego, jego, jego potencjał e, Capacity, psychological capacity, jak to się mówi. Czyli psychologiczny potencjał na to, żeby myśleć w odpowiedni sposób jak polityk. Tak wszystko co się. Jest dokładnie wprost przeciwnie, Panie Kalbarczyk. No, ja pana uważam za bardzo inteligentnego człowieka. Są podobnie jak Janusza Korwina-Mikke. Natomiast no, z racji tej onucowości, to ja nigdy nie zamierzam. Głosować na, na tego typu partyjki, ponieważ, no, co, co ja mam powiedzieć? No, widać na Ukrainie, jak się Rosja zachowuje, a to trzeba oddać Januszowi Korwinowi Mikke, że on się wprost nazywa człowiekiem prorosyjskim. No, tutaj Artur Kalbarczyk aż tak wprost tego nie mówi, ale tu pewne rzeczy można wyczuć. Tutaj najgorszy jest ten deep state legendarny, który chce zniszczyć pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie, czyli de facto Amerykanie chcą zniszczyć Amerykanów. No nie wiem, komu by się to opłaciło, na pewno nie tym ludziom. Co się dzieje w tej chwili? Rosja, Ukraina. Wilno, spotkanie NATO w kraju Wilno, tak? w Polsce, wszystko się dzieje, wszystko jest powiązane z wojną na Ukrainie. I fakt, że Duda wychodzi na konferencji prasowej i wzywa na to, żeby coś tam mieli robić, to już dokładnie nie wiesz, czy masz się śmiać, czy płakać, czy, czy o co chodzi. I A mean, że wszyscy sobie z... mamy się cieszyć. Bo po prostu im silniejsza będzie odpowiedź NATO, a pod słowem NATO trzeba rozumieć Stany Zjednoczone tak samo, jak pod pojęciem Unia Europejska trzeba rozumieć Niemcy. Tym po prostu będzie lepiej dla świata naszego, dla świata amerykańskiego. No. Co ja mam powiedzieć? No, panie Kalbarczyk, no wyjedź pan sobie do Rosji, jak, jak się nie podoba w naszym świecie. Bo cholera żeś pan do Kanady jechał w 1988 roku, znaczy nie w dziewiątym. Zdają sprawę, że to, co robi Duda, to, co robi Łukaszenka, to, co on robi, to jest absolutnie odpowiedź na to, co robią kraje NATO. Tak? Kraje NATO zbroją Ukrai Ukrainę po zęby, tak, podtrzymują ten konflikt, który. I bardzo dobrze robią. De facto Ukraina już przegrała, już da pewien czas temu. No. Gruba tutaj, panie Kalbarczyk, jedziesz pan. Ukraina to ja coś czuję, że wygra, bo już w tym momencie Rosja jest skompromitowana, a będzie jeszcze bardziej skompromitowana za parę tygodni po, po tej ofensywie. Czy, czy w jej trakcie jak ona się tak na dobre zacznie? Tak, w tej chwili ten kryzys jeszcze. Zresztą ja mam tutaj, powiem, mam taką teorię. Że ta ofensywa, właśnie ona się jeszcze tak na dobrą sprawę nie zaczęła. To na kanale Nowego Ładu, który polecam serdecznie i wstawię go w opisie. Oni tam robią dobre analizy, moim zdaniem, konfliktu na, na Ukrainie. Oni chyba to mówili, że tam Ukraina gra z Rosją w trzy kubki, bo są trzy kierunki natarcia na południe, na obwód zaporowski, a tak naprawdę to ja myślę, że żaden z tych kierunków nie będzie kierunkiem wiodącym, a będzie inny, no moim zdaniem albo zostanie po prostu Bachmut oswobodzony i to będzie miało ogromne znaczenie dla, moralne, ogromne znaczenie polityczne, mniej pod względem wojskowym, albo po prostu tam w rejonie swatowego będzie tam będzie główne uderzenie. Ja tak obstawiam. Zobaczymy, czy mam rację. Przekonamy się za parę tygodni. Sztucznie podtrzymywany e, transportem dodatkowego uzbrojenia czołgów, czy tam Bradley, czy rakiet, czy nie wiadomo, czy tam jeszcze z krajów NATO. Reklama jakaś. A powiedzmy sobie szczerze, sztucznie to Wietnam Północny był podtrzymywany przez Związek Radziecki i Chiny. I tutaj, no, ciekawe, czy, czy pan Kalbarszyk... Oczywiście Putin to widzi, Łukaszenka to widzi, że... Czy pan Kalbarszyk by, by do tego miał pretensje? Tak samo można powiedzieć, że Afganistan też był podtrzymywany przez, przez Amerykanów Simu bo to Sowieci to formalnie to walczyli po stronie legalnego rządu afgańskiego i o, oni wspierali jednych, Amerykanie drugich. Że Zachód chce tą wojnę, żeby dalej trwała, więcej i więcej więcej. No i Zachód oczywiście odpowiada na to, że w sposób w jaki tylko potrafią, tak? Czyli ostawiają ładunki wybuchowe symbolicznie, bo to trzeba pamiętać, że to jest symboliczne rozstawienie. Ja już powiedziałem w ostatnim streamie, że tych nuków koło królewca są jest, jest tam setki, setki, jak nie tysiące tych nuków tam jest koło królewca. Także także oni to robią symbolicznie, oni to robią dla PR-u, oni to robią dokładnie na pokaz to wszystko, tak, żeby że, żeby pokazać swoje Dokładnie no, oni tutaj się muszę jednak zgodzić z panem Kalbarczykiem w tym momencie, oni rozstawiają te um, głowice nuklearne wyłącznie po to, żeby przy okazji szczytu w Wilnie nastraszyć um, decydentów, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Którzy, no, tak jak wspomniałem, no, mają najwięcej do powiedzenia tu w ramach NATO. Swoje muskuły, tak? Oni po to to robią. To nie ma w sumie z pod względem strategicznym nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tak? A nasz prezydent wychyla się na konferencji prasowej i żąda, żeby NATO coś z tym zrobiło. Oczywiście, jeżeli NATO faktycznie zrobiłoby jakiś ruch. No i popieram tutaj jeszcze raz pana Dudę. Uch. Czytaj, faktycznie zaczęłoby sprowadzać tutaj bomby nuklearne na Litwę, czy na Estonię, czy do, czy do Łotwy, czy Polski, czy do Rumunii, czy do Słowacji. I do krajów bałtyckich ja bym osobiście nie sprowadzał, ale do Polski jak najbardziej, bo kraje bałtyckie mogą być łatwo dosyć przez Rosję odcięte, chociaż no w tym momencie Rosja jest dość wykrwawiona na Ukrainie, ale. Prędzej czy później się na pewno odbuduje. To broń nuklearna powinna być jak najbardziej w Polsce i powinna być wycelowana w Rosję, w Chiny, w Iran, w Pakistan, w te kraje powinna być. I to jak najwięcej powinno być broni atomowej. Broni atomowej w Polsce powinno być jak najwięcej i elektrowni atomowych, żebyśmy byli bezpiecznie, energetycznie. Oddajemy głos panu Kalbarczykowi. Zacząłby rozstawiać te nuki tutaj na granicy. Jeżeli faktycznie tak daleko by się posunęli, no to w tym, momencie, w tym momencie tak. Ja bym zaczął sugerować, że może faktycznie wielu ludzi w Polsce powinni pomyśleć o tym, jak w miarę szybko opuścić kraj, bo to w tym momencie nie można wykluczyć bomby wojny nuklearnej. Tak? Po prostu nie można. nie można. My tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie potrafią myśleć racjonalnie, nie nadają się do polityki, nie mają żadnej wizji tego, co się dzieje. Jest to, po prostu, jest to po prostu grupa niekompetentnych ludzi. Mam na myśli o polityków w Polsce, tak? którzy, którzy podejmują te wszystkie decyzje. I, I to wszystko idzie niestety w kierunku faktycznie, jak rozłożą tutaj. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj są komentarze na czacie. Duda to Żyd. Czasem na głównym, czasem na nieważne co tutaj pisze potem a najciekawsze jest to, że długopis ani jego szejka nie pyta o zdanie społeczeństwa w takich kluczowych sprawach no nie, nie pyta, bo jednak mamy demokrację przedstawicielską trudno żeby pytał, ja bym był jak najbardziej za, żeby rozstawić tak jak mówię jak najwięcej elektrowni nuklearnych w Polsce i jak najwięcej e, głowic nuklearnych Duda i PiS są oderwane od rzeczywistości. No mówię, no to to są się udzielają tutaj na czacie czytelnicy Patlewicza. Bomby atomowe wzdłuż granic Polski, gdzieś tam w stronę królewca, czy w stronę Mińska, czy w stronę rosyjskich terytoriów. No to trzeba się z tym, że, że, że tu może być dosłownie jakaś prowokacja, i te nuki zaczną latać, tak. I, i, i to nie jest dobra wiadomość, że to jest katastrofalna wręcz wiadomość. Powiem wam tak, czy ruskie nuki zaczną latać. Wątpię, szczerze mówiąc, bo to jest takie wojsko, które z założenia ma być do odstraszania i z założenia ma być nigdy nie użyte. Wobec tego tam się kradnie jeszcze dużo więcej niż w tej armii konwencjonalnej rosyjskiej, więc siłą rzeczy, to wątpię, żeby tam cokolwiek chodziło w, w tych wojskach atomowych rosyjskich. Ale to takie moje zdanie. Osobiste, nie wiem, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. No, ale, no ale mamy polityków, jakich mamy, popieramy ich, jakich popieramy. Eee, wygląda na to, że piste wybory nadchodzące wygra. Ludzie w Polsce ciągle nie rozumieją, co się dzieje. Eee, i... Ja myślę, że ludzie w Polsce doskonale rozumieją, co się dzieje, tylko yy, no tu trzeba frajerzy przy krótkich spodękach, ty, typu widzowie. W realu 24. Yy, fani właśnie pana Kalbarczyka nie rozumieją, kamraci nie rozumieją i fani Brauna nie rozumieją, i konfederacji itd. i tak dalej. Te grupy one się jakoś tam pokrywają i tyle. No. A przeciętny Polak to doskonale akurat rozumie, co się dzieje. I de facto popierają tego rodzaju politykę. No to tak, no to w tym momencie nie można wykluczyć, że ta trzecia wojna światowa będzie. Tak, to tyle, jeśli chodzi o tą całą akcję. Ja tutaj powtórzę słowa, za które Chojecki miał postawiony zarzut, ale w... został akurat z niego uniewinniony. Wojna atomowa, jeżeli wybuchnie, to jest bardzo dobra dla nas, jeżeli wybuchnie na naszych warunkach. Ktoś może mnie tutaj za idiotę wziąć, ale no, taka jest prawda. Jeżeli nasz zachodni świat rozpocznie trzecią wojnę światową, znaczy na naszych warunkach ją rozpocznie, to to jest bardzo dobre. Bo to, ile osób w tych komunistycznych zamordyzmach w Rosji ginie, na Białorusi, w Chinach ludowych, w tego typu w Iranie państwach, w Pakistanie, to Chojecki swego czasu bardzo dobrze powiedział: To jest, to jest sojusz po, po prostu komunizm, islam i katolicyzm. To, to bardzo dobrze, tam kilkanaście lat temu powiedział Chojecki. To trzeba mu oddać. Także dodam do tego, że są informacje na temat ilości zniszczonego sprzętu armii ukraińskiej podczas tej wielkiej ofensywy, kontrofensywy. Armii Ukraińskiej. No i raczej. Ja nie wiem, czy, czy ten Artur Kalbarczyk, czy on może ma na myśli te kombajny, które zostały zniszczone, do których ruskie lotnictwo strzelało, a oni twierdzili, że to czołgi typu Leopard. Czyli jest dość jednogłośne tutaj, raczej zbyt dużo odchyleń nie ma, bo są różne źródła, które podają. Trudno mi powiedzieć, czy oni się wszyscy opierają na jednym, jednych źródłach, czy to są analizy, które ludzie przeprowadzają, bazując na swoich własnych. Słońce wydobywa to, co najlepsze w Lipton Ice Tea. W pysznym połączeniu ekstraktu z herbaty. Jak gdyby badania, bo są dosłownie ludzie, którzy liczą wszystkie filmy, zdjęcia satelitarne, niesatelitarne, jakie tylko mają, i liczą normalnie wraki tych ciągów, wraku tych wodzów opancerzonych. Oni licz, liczą dosłownie co do, co do jednego i w tym momencie wychodzą z liczbą. I, i tych ludzi nie jest jeden, dwóch, jest kilku. Plus oczywiście są raporty. się chyba tego McGregora nasłuchał, jak się ta ruska onuca nazywa. Stanach w Stanach Zjednoczonych angielsku nadająca. CIA, czy z Pentagonu, które są e, e, leaking, czyli nic innego jak są przecieki. E, no i oczywiście Rosjanie też na ten temat się wypowiadają. E, Putin coś powiedział wczoraj na ten temat, miał konferencję prasową. No i mniej więcej jak ten obraz dodasz, te wszystkie maszyny, te czołgi spalone, te Bradley'e, to wszystko, to mniej więcej te liczby się zgadzają. Mniej więcej, tak? Nie ma zbyt du dużych różnic. Tak? I jakie liczby chodzą? No Chodzą takie liczby, że na ten moment Ukraina straciła już ponad, grubo ponad 20% całego swojego uzbrojenia, które dostało z zachodu. Głównie tu chodzi o wodze, opancerzone czołgi i tak dalej. Także my tu mówimy o czołgach leopardach. o no Moim zdaniem to on grubo jedzie, bo mamy dosłownie, yy, nie wiem, we dwa, trzy ustrzelone, kilka było. O tylu słyszałem, ale. A nie o 20%, bo są za pitoli głupoty, no jak piton zaraz czy tam piton. O, o tych Moruns, te niemieckie wozy opancerzone, czy amerykańskie Bradleye. To wszystko jest na poziomie już. Ja nawet widziałem tak wysokie liczby jak 25% strat, spalonych, zniszczonych wręcz całych. tak. I mean, to jest dużo, to jest dużo jak na 10 dni tego kontrataku. Jeżeli takie liczby będą kontynuowały, Będą dalej się pokazywać, jeżeli faktycznie tak duże zniszczenia będą, no to, to trzeba razy cztery, tak? Razy cztery, no jak mamy 25% do 25 przyjmijmy, tak? No to razy 4 to będzie 100%. Czyli to ile mamy? 10 dni, czyli co? Półtora miesiąca i nie będzie sprzętu, trzeba będzie nowe pomagać, tak? Będziemy znowu pomagać Ukrainie, tak? I. i, i, i... No będziemy pomagać Ukrainie człowieku, bo nam to się opłaca. Ja nie wiem, czy, czy, czy ty z Kanady tego nie widzisz, ty, czy co. No, po cholera żeś wyjeżdżał z komunistycznej Polski, trzeba było do Związku Radzieckiego wyemigrować. I tak mniej więcej powtarzają, pokazują obraz, tak jak mówię, kilka źródeł. Do tego jest liczba strat e, wojska jest też podawana, ta liczba jest podawana. No i jest. I tu też jest jako taka zgoda, bo są, są źródła, co mówią 8 do 1, 9 do 1, a są źródła, co mówią 10 do 1. Czyli zakaz... O, czyli to jest ten słynny. To Sławek to przytaczał w, w poście, że Ukraińcy, na jednego odstrzelonego Rosjanina, na jednego zabitego Rosjanina, teraz są 10 własnych żołnierzy, że to. Ja myślę, panie Kalbarczyk, że jest zupełnie odwrotnie, bo gdyby tak było, to ta Ukraina już by się sypła. Pan sugerujesz, że. Od wielu miesięcy sugeruje, że Ukraina padnie, jeszcze nie padła jakoś. No, no, to, to, to są takie pobożne życzenia. Za każdych dziesięciu żołnierzy ukraińskich ginie jeden rosyjski żołnierz. A mi to jest. To jest niesamowita różnica, ktoś mnie pyta. To jest wręcz niesamowita różnica. To jest różnica, że ta wojna w sumie nie może zbyt długo trwać, a jeżeli ona będzie kontynuować tego rodzaju stosunek strat jednej armii w stosunku do drugich. Bo to trzeba patrzeć na każdych 100 żołnierzy rosyjskich ginie 1000 żołnierzy ukraińskich. I tu mniej więcej też się wszyscy zgadzają w tym temacie. Tak jak mówię, są różnice. 8, 9, nic poniżej 8 nie widziałem. Wszystko jest 8, 9 czy 10. Także Ukraina ponosi olbrzymie straty w trade No Chyba w tutaj Today sprawdzał albo, albo Usołowiowa, albo gdzieś w tego typu źródłach. W penzywie. No i teraz, jak popatrzymy, co Ukraina ma korzyści, jakie z tego ma, co ona z tego zyskuje, czy faktycznie mają jakieś terytorialne zyski, tak? Czy faktycznie oddało, od, udało im się odzyskać jakieś znaczące terytorium tu, czy tam. Na wojnie, jak powtarzają eksperci z Nowego Ładu, nie chodzi o wzyskiwanie terytorium, tylko chodzi o niszczenie siły żywej przeciwnika. O to chodzi. Albo o wyniszczenie ich fizyczne wybicie, albo po prostu wzięcie w kocioł i do niewoli. O to chodzi na wojnie. A nie o terytorium. O terytorium to chodzi politykom przede wszystkim. I tutaj jest ten rozdźwięk między Takim dowództwem typowo politycznym, a typowo wojskowym? No to niestety tutaj nic za dużo nie ma. Dosłownie my mówimy 3, 4, 5, 6 różnych rodzajów wiosek, 2-3 kilometry maksymalnie przełamany front, czyli tak zwana szara strefa, która w sumie nawet nazwijmy to front nie był przełamany, tylko po prostu Rosjanie się wycofali i, i Ukraińcy zajęli dane, dane rejony. Nie ma jednego nawet większego przełamania. Całego frontu gdzieś w jakimś miejscu, gdzie można by powiedzieć, Ukraińcy się zapędzili 10, 20, 30 km w głąb frontu. Tego po prostu nie ma. To było podczas tej ofensywy na jesień zeszłego roku w okolicach miasta Chersonia, czy w okolicach miasta. No to, to ręce opadają. Tam nie giną Ukraińcy, tylko najemnicy. Tak, akurat baranie jeden. Dobra, bo to za długo będzie trwało. Albo. Harkowa, gdzie wtedy front się przesunął nawet o 40-50 km w ciągu kilku dni, to były te dwie Człowieku, początkowo Ukraińcy nie odnosili sukcesów w tej zeszłorocznej jesiennej ofensywie. Oni udawali, że będą atakować na Herson, A się okazało potem finalnie, że zaatakowali główne uderzenie było pod bałakliją. I tam odbili między innymi Kupiańsk, odbili Izium i odbili kilka innych miast. Ważnych. I zresztą. No cóż tam. Ta kwestia tego kotła pod Łymanem, z którego tam najprawdopodobniej jakieś ciche układy były z Rosjanami, tego typu rzeczy tam się działy. I tam pod tym Łymanem mniej więcej się front zatrzymał. Cały w każdym razie obwód charkowski praktycznie został wyswobodzony wtedy. Ostatnie kontrofensywę, które nazwijmy to Ukraina, odzyskała jakieś znaczące swoje terytorium, które były pod okupacją Rosji. Na ten moment takiego czegoś nie ma. My mówimy tu dosłownie, ja słyszę niektóre linie graniczne. Nie, mamy znaczącą ofensywę rosyjską, gdzie od e, chyba 8 miesięcy walczyli o Bachmut e, i się rajcują, bo zdobyli miasto wielkości Płocka czy tam Otwocka. Około 70 tysięcy. No, to, to ręce mi tu opadają. I tak samo te onuce jakieś gdzieś widziałem się też. Rajcowała jakaś osoba typu, typu Blondi, która się swego czasu tak, taka, taka baba nawiedzona to była, która się u Sławka udzielała. I też znaczy to, to nie ona tutaj, ale, ale no tego typu osoba pisała, tam wyśmiewała Ukraińców, że najemnicy, których, których kucharz jakiś wynają, zdobyli bachmut. No to, to takie prostackie, że mi ręce opadają. Ech, no, no to, to to te odpisałem, że e, rolnik Jeremi Wiśniowiecki po pokonał Kozaków pod Konstantynowem, no ale to, to oczywiście się skończyła logiczna dyskusja i na argumenty, bo to, to, to jest szał, to jest yy, prorosyjska wizja świata, i generalnie są tematy do poruszania dla psychiatrów, a nie, na, nie dla mnie, ja się w ogóle na tym nie znam frontu się przesunęły o, o dosłownie 200-300 metrów, tego rodzaju odległości, czyli można powiedzieć nieznaczące dla całego obrazu. Trzeba pamiętać, że oni do tego Krymu mają tam chyba 80 czy 90 kilometrów. Oni na, mają naprawdę daleko do tego Krymu, żeby zajechać. Także szanse tutaj, że ta ofensywa odniesie sukces po tych pierwszych ponad 10 dniach, co oni tam walczą. Człowieku, my nie wiemy jeszcze nawet, czy to jest główny kierunek ofensywy w obwodzie zaporowskim. A, a, co, a co dopiero tutaj panie Kalbarszek twierdził pan, że, że tutaj się ofensywanie nie udaje. No zobaczymy jeszcze, gdzie ona będzie. Będziemy polemizować, jak, jak się skończy. To zobaczymy, kto miał wtedy rację. Z tego, co ja widzę, a mi to jest kompletna klapa. Nie można innego żadnego słowa użyć tutaj. Jak klapa, to jest jedna wielka klapa. I ja tu nie widzę żadnego sukcesu, chyba że nagle coś tutaj z rękawa wyskoczy, coś nagle, jakaś Wonderwaffe, jak to się mówi, czy cudowna broń gdzieś tam, coś, ale tego też nie widać, tego nie słychać, plotek nie ma. Były plotki kilka dni temu, że podobno ta główna cała kontrofensywa ma jeszcze ruszyć, że są tam setki czołgów gdzieś tam w zanadrzu, czeka i mają ruszyć do ataku, ale wygląda na to, że to jednak nie jest to. To wszystko jest to, co widzimy. Tak, oni się naprawdę próbują przebić, ponoszą olbrzymie straty w ludziach, w sprzęcie i po prostu walą jak głową, jak gdyby w ścianę i nie potrafią się przebić. Co w sumie jest, jak ktoś mnie pyta, olbrzymią katastrofą dla tych żołnierzy, dla tych ludzi, bo starałem się wcześniej sugerować, że założny najprawdopodobniej nie był zwolennikiem tego ataku, wielu ludzi nie było zwolennikami tego ataku. Także oni ruszyli do tej kontrofensywy pod naciskami politycznymi, głównie ze skrajów NATO. Nie były to jak gdyby wewnętrzne decyzje ukraińskie. Było to prawie, nawet mogę powiedzieć, w ten sposób było wymuszone na tych rządzie ukraińskim, żeby do tej kontrofensywy doszło. No i teraz, jak ta kontrofensywa się dzieje, ci ludzie po prostu oddają życie za decyzje polityków, głównie w Londynie i w Waszyngtonie. Tyle. Mam nadzieję, że ta wojna się szybko skończy. Te... Ja też mam nadzieję, że się szybko skończy i że się skończy e, upadkiem Putina ta wojna i odbiciem wszystkich ziem ukraińskich. Chociaż będzie to ciężko, ale to się modlić o to trzeba. Teraz coś na temat Trumpa, bo Trump się wczoraj pojawił w sądzie w Maja... Dobra, dziękujemy. No, pff, sami widzieliście no śmierdzi onucom na kilometr. Aż z Kanady. No to, to jest onuca zza oceanu. No, szkoda gadać, ręce opadają. Wkrótce będę kolejne takie onuce y, pokazywał i demaskował, chociaż no, to nie jest tutaj ciężkie jakoś zdemaskowanie, ale trzeba pokazywać, niech ludzie widzą. Mam nadzieję, że. Że choć jedna osoba, która, która nie wiedziała, co o tym myśleć, że to obejrzała i, i że uświadomiłem tu w pewnych rzeczach. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.